Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z kilku państw powstałych na gruzach Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii stała się Chorwacja, która, w przeciwieństwie do pozostałych pogrobowców Jugosławii, dysponowała dość ciekawą historią, jeśli chodzi o powstanie rodzimych sił powietrznych. Historia chorwackiego lotnictwa zaczyna się w dość nieciekawych okolicznościach dla reszty Jugosławii, a mianowicie w momencie, gdy państwo to zostało najechane przez Niemców. Już od dłuższego czasu na terenie Jugosławii istniał bardzo silny chorwacki separatyzm, który został wykorzystany przez Włochów i Niemców do stworzenia tworu, który pod pewnymi względami przebił Niemców, chociażby w kwestii prześladowań ludności żydowskiej i serbskiej. No i tak mam tutaj na myśli niepodległe państwo chorwackie, którego funkcjonariusze w trakcie okupacji Jugosławii przez Niemców odpowiadali m.in. za to, że wspólnie z Niemcami stworzyli prawdziwe piekło na ziemi czyli obóz Jasenowacz. Zostawmy jednak te ponure sprawy i zajmijmy się lotnictwem. Jednym z elementów sił zbrojnych niepodległego państwa chorwackiego stały się siły powietrzne, które przynajmniej początkowo rozwijały się dzięki daleko idącemu wsparciu ze strony Niemców i Włochów. Za datę utworzenia sił powietrznych niepodległego państwa chorwackiego uznawany jest dzień 19 kwietnia 1941 roku, gdy w oparciu o przejęty przez Niemców sprzęt jugosłowiański zaczęto formować jednostki chorwackie. Oczywiście te samoloty przejęte przez Niemców to były głównie kompletne antyki, takie jak dwupłatowce produkcji francuskiej, które można było wykorzystać do prowadzenia działań przeciwko partyzantom, ale nie podczas walk na froncie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy Niemcy zaczęli spoglądać na wschód i potrzebowali sojuszników. Utworzono wówczas nowe jednostki już wcześniej do Chorwacji zaczęły docierać nowoczesne niemieckie maszyny i zaczęło się szkolenie personelu, który miał później obsadzać między innymi samoloty takie jak Dornier Do 17 czy starsze wersje Messerschmitta Bf 109E. No to generalnie pozwoliło na rozpoczęcie Szkolenia personelu latającego, często wywodzącego się z jugosłowiańskiego lotnictwa, więc było to szkolenie dosyć proste, ponieważ wystarczyło przeszkolić tych ludzi po prostu na nowym sprzęcie. W oparciu o dostawy sprzętu niemieckiego, Chorwaci utworzyli dwa pułki: rozpoznawczy i myśliwski. Każdy z nich był złożony z trzech eskadr. 2 czerwca 1941 roku, wobec rychłego uderzenia na wschód, sformowano chorwacki legion lotniczy, którego żołnierze mieli trafić na front wschodni jako wsparcie dla Luftwaffe. Na terenie Niemiec przeprowadzono szkolenie ochotników, co pozwoliło na sformowanie dwóch skrzydeł: myśliwskiego latającego na Messerschmittach BF 109 oraz bombowego wyposażonego w Dorniery do 17. W skład chorwackiego skrzydła myśliwskiego wchodziły wówczas dwa dywizjony, które weszły w skład 52 Jagdgeschwader. Początkowo chorwaci latali na Bf 109e, ale później zaczęto dostarczać im Bf 109g. W latach 1942-1944 Chorwaci wylatali na froncie dziesiątki godzin. Zaliczono im zestrzelenie 290 samolotów nieprzyjaciela za cenę pięciu zestrzelonych własnych maszyn. W sumie spośród całej grupy chorwackich lotników walczących na froncie wschodnim, aż 14 uzyskało tytuł Asa. Wojna jednak nie potoczyła się po myśli Niemiec i ich sojuszników i w 1945 roku walczący na wschodzie lotnicy chorwaccy powrócili do Zagrzebia, gdzie byli wykorzystywani do prowadzenia działań nad Chorwacją. Już wcześniej do Chorwacji powrócili lotnicy ze skrzydła bombowego, które korzystało z Dornierów do 17. Siły powietrzne zostały bardzo szybko skierowane do walki z partyzantami Josipa Brostity, a także przeciwko siłom powietrznym aliantów Którzy po lądowaniu we Włoszech regularnie latali z pomocą dla partyzantki Tity, a później regularnie zwalczali samoloty państw osi operujące nad Bałkanami. Wielu chorwackich pilotów dołączało zresztą do partyzantki Tity, między innymi dlatego, że sam Tito był z pochodzenia Chorwatem, ale zdarzały się też przypadki, kiedy chorwaccy piloci. Uciekali, nazwijmy to, w stronę przeciwpołożną, jak mówili szawełowiec z czterech pancernych, czyli na zachód. I właśnie taka jest geneza pozyskania przez Polski 318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy samolotu Messerschmitt Bf 109. Cała historia zaczęła się, gdy 16 kwietnia 1945 roku z lotniska Lućko koło Zagrzebia na terenie dzisiejszej Chorwacji wystartowały cztery Messerschmitty 109 i miały te samoloty przeprowadzić patrol w rejonie miasta Sini, koło Splitu również na terenie dzisiejszej Chorwacji. Samoloty te należały do drugiej eskadry myśliwskiej pierwszej bazy lotniczej w walczącej po stronie trzeciej Rzeszy. Chorwacji. Samoloty były pilotowane przez narednika Wladimira Sandtnera oraz naradnika Josipa Cekowicia. Obaj piloci odłączyli się od formacji i skierowali się w stronę Włoch, aby poddać się oddziałom alianckim. Saint Tner był Chorwatem słowackiego pochodzenia i w swojej jednostce służył od marca 1945 roku. Według niektórych opracowań miał wykonać pięć lotów bojowych, a wcześniej latał na froncie wschodnim w chorwackiej eskadrze Jagdgeschwader 52, gdzie uzyskał jedno potwierdzone zestrzelenie. Cekowicz za sterami Messerschmitta bf 109 g 14 numer 10 wylądował na lotnisku Falconara, a Sandtner Messerschmittem 109G614 AS numer 4 w Jesi. Przy podejściu do lądowania piloci pokiwali skrzydłami i wystrzelili białe oraz czerwone rakiety sygnalizacyjne. Była to procedura, która miała ułatwić tym dezerterom uniknięcie ostrzelania przez aliancką obronę przeciwlotniczą no i, co jest zrozumiałe, bezpieczne lądowanie. Lotnicy państw OSI dowiadywali się o tej procedurze z audycji nadawanych przez aliantów. Samolot z Falconary początkowo znalazł się w pieczy amerykańskich lotników z 321. Grupy Bombowej, no i stał tam bezczynnie aż do sierpnia, być może września 1945 roku, kiedy kontrolę nad tym lotniskiem Amerykanie mieli przekazać miejscowej administracji wojskowej. No i w protokole z 27 sierpnia 1945 roku Włosi odnotowali, że w Falkonarze znajdują się dwa niemieckie samoloty Messerschmitt 108 oraz Messerschmitt 109. Krótko potem Messerschmitta 109... Przewieziono drogą lądową do pobliskiego Jesi, gdzie samolot trafił w ręce Polaków. Z tegoż lotniska na lotnisko zajmowane przez 318 Dywizjon samolot został przeprowadzony lotem przez jednego z pilotów polskiej jednostki, podporucznika Bolesława Stramika. Oczywiście w historii Chorwackiego lotnictwa jest więcej wątków polskich. Można tu chociażby wspomnieć o wykorzystaniu jednego z samolotów RWD-13, ale o tym być może innym razem. Tak czy inaczej, dzieje lotnictwa chorwackiego w ramach niepodległego państwa chorwackiego zakończyły się 8 maja 1945 roku, w momencie gdy partyzanci, a raczej armia Tity, wkroczyła do Zagrzebia, co doprowadziło do Odbudowania państwa jugosłowiańskiego. Jego funkcjonowanie trwało aż do końca lat 80., gdy zaczęły się pojawiać pierwsze poważne przesłanki zapowiadające rychłą katastrofę, która wybuchła z pełną siłą na początku lat 90. W maju 1991 roku na terenie Socjalistycznej Republiki Chorwacji, wchodzącej w skład państwa federacyjnego, przeprowadzono referendum. W jego wyniku 93% uprawnionych do głosowania opowiada się za niepodległością. Wyniki referendum nie zostają jednak uznane przez władze Jugosławii, dlatego też, gdy 25 czerwca 1991 roku Chorwacja ogłosiła niepodległość i otrzymała w tym kroku wsparcie ze strony Watykanu, no to na teren nowej republiki zaczynają wkraczać oddziały armii jugosłowiańskiej. Niemal natychmiast zaczęło się także formowanie jednostek lotniczych, które początkowo składały się z czterech śmigłowców policyjnych. Były to trzy śmigłowce Bell 206 i jeden Bell 412. We wrześniu 1991 roku powołano do życia grupę lotniczą, która została podporządkowana Gwardii Narodowej. W jej składzie znalazło się bardzo wiele statków powietrznych, w tym także samolotów rolniczych, które znajdowały się na terenie Chorwacji. W tym samym czasie Chorwaci zdobyli jugosłowiańskiego Mi-8. I skoro już jesteśmy przy wrześniu 1991 roku i utworzeniu grupy lotniczej, to trzeba wspomnieć o kolejnym polskim wątku, a mianowicie o wykorzystaniu samolotu PZL M18 Dromader. Samolot ten został przerobiony doraźnie na szturmowiec. Oprócz tego w charakterze improwizowanego bombowca wykorzystywano także samoloty rolnicze AN2, które były wspierane przez różne cudaki, np. Pipera PA-25 Pawni, Pipera PA-36 Pawni Brave, czy dwupłatowego Gramana G164 AG CAT, Cessny 172 i 185 oraz najbardziej bojowe w tym całym towarzystwie UTWA 75. Utwa 75 to był całkiem ciekawy samolocik treningowy i turystyczny produkcji jugosłowiańskiej. W sumie zbudowano 138 sztuk, które wykorzystywano w jugosłowiańskich siłach zbrojnych, ale po rozpadzie Jugosławii wiele z nich wpadło w ręce prywatne lub zostało przejętych na lotniskach. Z Utwy 75 Chorwaci zrobili prawdziwego szturmowca. Pod skrzydłami podwieszono mu wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych, a także zaczepy pod bomby lotnicze. Chorwaci sięgali też po samoloty ultralekkie, a nawet motolotnie jednakże ich położenie w walkach przeciwko Serbom stawało się coraz gorsze, sięgali więc po coraz dziwniejsze rozwiązania na przykład często korzystali z broni pochodzącej z czasów II wojny światowej. I teraz takie drobne nawiązanie to może stanowić pewne zaskoczenie do muzyki. Podczas wojny w Jugosławii każde państwo miało swoją odmianę turbofolku, czyli takiego jugosłowiańskiego disco polo, tylko że jak u nas była pani Szaza, a Marcin Miller z zespołu Boys śpiewał Już zachodzi słońce, za mury, za drzewa, to w Jugosławii była Ceca, a w Chorwacji Thompson. I nazwa tego ostatniego pochodziła od pistoletu maszynowego. Tak czy inaczej, na fali wykorzystywania sprzętu często archaicznego, Chorwaci sięgnęli po m.in. muzealny egzemplarz śmigłowca Bell 47, który doprowadzili do stanu lotnego. Kombinowali również jak tu przywrócić do lotu samoloty, pomniki i inne zabytki z czasów II wojny światowej. Wszystko zmieniło się jednak 4 stycznia 1992 roku. Tego dnia na lotnisku w Puli wylądował MiG-21 BIS, który został uprowadzony przez pilota Daniela Borowicza. Już wcześniej w Austrii na lotnisku w Klagenfurcie wylądował Rudolf Peresin, ale jego samolot został internowany w Austrii i z tego co wiem, do dnia dzisiejszego ten samolot tam właśnie pozostaje. W maju 1992 roku do Chorwacji uciekli jeszcze Iwan Selak i Iwan Iwandić, który także uprowadził MIG-21. Dokładna skala dezercji chorwackich pilotów, którzy latali w jugosłowiańskim lotnictwie, nie jest znana, ale można przypuszczać, że było tych przypadków całkiem sporo, bo w tym czasie zarówno Chorwaci, jak i Serbowie bili się z Bośniakami. Przykłady: że była taka współpraca pomiędzy Serbami a Chorwatami? Posłuchajcie koniecznie z napisami piosenki Oj alia alia. Pst, takie wyjaśnienie. Tudżman z tej piosenki to Franjo Tudżman, przywódca Chorwacji. Dobra, wracamy do chorwackich migów. I już podczas wojny miało dojść do utraty co najmniej dwóch chorwackich maszyn MiG-21. Pierwsza z nich miała zostać zestrzelona przez Bośniaków 24 czerwca 1992 roku. Samolot nosił numer 101 i oberwał od bośniackiej Opelki nad Slawonskim Brodem, natomiast drugiego zrąbali sami Chorwaci. Po zakończeniu wojny w Chorwacji pozostało 12 mig 21. No i tutaj taka drobna uwaga bo sformułowanie po wojnie pozostało jest tutaj bardzo dużym skrótem myślowym z mojej strony, gdyż znaczna część tej floty została zakupiona na Ukrainie, między innymi na początku XXI wieku. Były to samoloty w wersji BIS-D oraz UMD. Oprócz tego, nasi południowi bracia, Chorwaci bowiem wywodzą początki swego narodu z naszej Małopolski, mieli w tym okresie także Utwy 75, AN2, AN32, Kanad RCL 215, śmigłowce MD500 i Mi-24 w wersji DW, Mi-17, samoloty z LIN-42. Air traktory AT-802 słowem cudowną mieszankę sprzętu. Obecnie podstawowe wyposażenie chorwackiego lotnictwa wojskowego to 11 MiG-21, które mają być stopniowo wycofywane ze służby w jednostkach liniowych do 2024 roku, gdy pojawią się ich bezpośredni następcy w postaci francuskich samolotów wielozadaniowych Rafal, których dostawy już trwają. Pożegnanie chorwackich migów jest dobrym tematem na osobne spotkanie, więc teraz powiem tylko, że był m.in. plan zakupu w miejsce migów 21F16 czy samolotów JAS-39 Gripen. Zdecydowano się jednak na rozwiązanie, nazwijmy to francuskie. Obecnie Chorwaci mają bodajże 3 lub 4 maszyny. Ale docelowo tych francuskich samolotów ma być 15 sztuk w wersjach CBF-3R. Wszystko, co otrzymują obecnie Chorwaci, to są samoloty fabrycznie nowe, dostarczane wprost od producenta. Generalnie za tą umowę brawo Chorwacja. Do niedawna mógłbym też w teorii wspomnieć o sporej flocie śmigłowców Mi171. Esz jednakże po wybuchu wojny na Ukrainie znaczna część tej floty została albo zlikwidowana, a bodajże 14 sztuk przekazano na Ukrainę, przy czym pojawiają się czasami głosy, że Chorwacja nadal posiada 11 sztuk takich śmigłowców, czego do końca pewny nie jestem, bo spotykam różne informacje w dostępnych mi źródłach. Dalej Chorwacja posiada 15 amerykańskich. OH-58D Kioła oraz cztery wielozadaniowe UH-60M. Natomiast planowane jest zakupienie jeszcze co najmniej ośmiu nowych maszyn w tej wersji. Tyle jeśli chodzi o sprzęt nazwijmy to bojowy. W segmencie sprzętu szkolnego wykorzystywanych jest 8 Beli 206, 14 samolotów Pilatus PC-9 oraz cztery czeskie z liny Z42. Oprócz tego, Chorwaci mają jeszcze sporo maszyn wykorzystywanych do walki z pożarami lasów, a jak będzie trzeba, to pewnie także przeciwko Bośniakom i innym sąsiadom, czyli R RCL415, tutaj jest tego 6 sztuk, oraz 6R traktorów AT802. Ok, miał dzisiaj mi wyjść krótki odcinek. A wyszedł dosyć długi. I jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, przyczynić się do rozwoju kanału, to zachęcam do jego wspierania, co można zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wsparcia w postaci wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu, jak również za pośrednictwem serwisu YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy. Natomiast jeśli nie chcecie lub nie możecie pomóc mi w ten sposób, to bardzo serdecznie zapraszam do zebrania się w sobie, wykazania się taką odwagą i obejrzenia reklam, które pojawiają się przy tym materiale. Bardzo serdecznie dziękuję za wirtualną kawę i serdecznie pozdrawiam widzów wspierających. Artura. Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Hollywood Trousersa, Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rospare, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins oraz Hene Agliego. Wszystkiego dobrego i przeciętnie na dzień dzisiejszy Debesta. I ogółem, całe te, i o, właśnie dziękuję za tą wypowiedź, a w ogóle tak w ramach postscriptum, Boch jest Rabin. Dzięki, cześć.